Na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku Białej trwają prace nad uratowaniem jednego z najcenniejszych grobowców. Karol Sennewald był burmistrzem miasta od 1860 roku przez dwie kadencje. Jego synami byli założyciele bielskiej fabryki szczotki pędzli, obecnego BFA Szczotu. I oni wszyscy tu leżą, ich grobie jest rodzinny. Prace renowacyjne mogą być prowadzone dzięki takim działaniom, jak te podjęte przez uczennice Bielskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej, które oprowadzają po zamkniętym na co dzień cmentarzu. Trasa rozpoczyna się pod bramą i idziemy w prawo do grobu Gustawa Józefiego, potem idziemy główną aleją do grobu Teodora Sixta, następnie do pastora Schneidera, potem do grobowca rodziny Bauer, potem się wracamy do tutaj boczną trasą, oglądając jeszcze nagrobki innych fabrykantów miejskich i dochodzimy do punktu docelowego, czyli grobowca rodzinnego rodziny Sennewald. Oprowadzanie połączone jest z kwestą na rzecz najpilniejszych prac konserwatorskich przy grobowcu rodziny Sennewald. Sam pomysł jest zaczerpnięty od organizacji Ogrody Pamięci. My jako uczennicy 4 LO chciałyśmy też mieć jakiś wkład w tym, a że nadeszła taka okazja, ponieważ bierzemy udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, to pomysłem było, żeby zorganizować w ramach naszych możliwości wycieczkę po tym cmentarzu, żeby ona miała być bardziej skierowana do młodych. Roznosiliśmy plakaty po miejscach, gdzie jest więcej młodych ludzi, bo wydaje mi się, że ludzie młodzi chętniej przyjdą posłuchać innych ludzi młodych niż ludzi starszych, którzy mówią w sposób profesorski, którego nie wszyscy rozumiemy. A dlaczego ten cmentarz dla Was jest ważny? Ja się interesuję historią, a jest to miejsce ściśle związane z historią tego miasta. Jest nieczynny, więc nie można na niego wejść codziennie i jakby wydaje mi się, że każda możliwość zobaczenia go jest czymś ważnym, więc wybraliśmy ten, ponieważ jest zamknięty i chcieliśmy dać możliwość pokazania ludziom, jak to wygląda po drugiej stronie bramy.